Dzień dobry. Musimy omówić bardzo ważną sprawę. Pojawiły się ostatnio dwa duże newsy. I pewnie większość z was wie, o co chodzi. Dokładnie chodzi o to, że na portalu Insider Gaming pojawiły się dwa newsy o tym, że, a raczej plotki, nie można traktować tego jako rzecz potwierdzoną, jako informację potwierdzoną, bo według plotek powstaje nowy Rayman i to jest remake lub coś innego, ponieważ Ubisoft w oficjalnym mailu do Kotaku czy tam innym serwisie powiedział, raczej napisał, że pracuje nad remake'em albo czymś innym. Po prostu bada markę. I spokojnie, wstrzymajcie się. To jeszcze nic nie może oznaczać. Osobiście, dopóki nie zobaczę jakiegoś oficjalnego filmu z Michelem Ancelem, który mówi, że faktycznie te projekty powstają, to ja nie wierzę, że cokolwiek zostanie zrobione i powinniśmy po prostu tak na spokojnie do tego przysiąść, zastanowić się, czy Ubisoft faktycznie coś z tym zrobi, a jak tak, to się cieszyć, a jak nie, no to... Kuźwa, co powiedzieć, nie wiem. O kurde, ale to ciężkie jest. Ty, gadanie do kamery jest ciężkie, no tak jak do ludzi. Chodzi o to, żeby się nie nastawiać, co nie? Bo jak się nastawimy, że to na pewno coś z tego wyjdzie, to... A nic nie wyjdzie, to się zawiedziemy. I tyle. W ogóle bardzo dziwna sytuacja, bo według plotki powstaje po prostu Rayman Remake. Nie żadna konkretna część, tylko Rayman Remake. A niektórzy interpretują to tak, jakby miał powstać remake pierwszej części, co jest... bez sensu. Jeśli ja miałbym powiedzieć, co bym chciał, to oczywiście zremake'owaną trylogię pierwszych trzech gier oraz Raymana 4. No to jest oczywiste. To jest oczywista oczywistość, proszę państwa. Z tyłu mam moją kolekcję i nie będzie ona pełna, dopóki nie postawię obok nich Raymana 4. Nie będzie pełna. Mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy. A teraz porozmawiajmy na temat tego, czemu w ogóle taka sytuacja naszła. Czemu Ubisoft wezwał z powrotem Michela Ancela, czyli ojca Raymana, do Ubisoftu i... i pozwolił mu pracować nad jakimkolwiek projektem z Raymanem. Zacznijmy od tego, co się działo z Ubisoftem przez ostatnie lata. Ubisoft zamiast zatrudniać ludzi kompetentnych, to Ubisoft zatrudniał ludzi niekompetentnych. Popatrzcie na gry, jakie ostatnio wydał Ubisoft. Oczywiście ostatnia Prince of Persia była spoko. Była git, ale niezbyt się sprzedała. A inne produkcje, które miały się sprzedać znacznie lepiej, czyli ta gra ze Star Warsami, Avatar, Skull and Bones, one się nawet nie sprzedały w 1 milionie. A jak już, to tylko w 1 milionie. Nie wiem, jak można sprzedać grę o Star Warsach tylko i aż w 1 milionie, ale Ubisoft to potrafi. Doskonale to widać po wykresie Ubisoftu na giełdzie, która spadła drastycznie. Po prostu Ubisoft z siebie samego zakopał. Totalnie. Ubisoft cały czas doił i doił te same marki na tych samych pomysłach. Zatrudniał ludzi niekompetentnych, nikt nie miał żadnego pomysłu na dobry i kreatywny gameplay, na nowe pomysły. Ludzie w końcu zrozumieli, że te gry to po prostu strata czasu, no i koniec. Ubisoft wrócił do swojego stanu sprzed 15 lat, powiedzmy 10. To spowodowało, że opłaca im się zrobić znowu kolejnego Raymana. Osobiście nie chcę, żeby ta firma upadła, bo Ubisoft ma w swoim szeregu parę dobrych ludzi, jak na przykład Michel Ancel. Niestety ostatnio reżyser Mario plus Rabbids odszedł z Ubisoftu. Trochę dziwnie, nie? Że ostatnio mówiłem, że reżyser Mario plus Rabbids odszedł z Ubisoftu, bo pewnie dowiedział się, że nici będzie z Raymana jakiegoś tam w 3D. A tu nagle taka niespodzianka.
pozwolili Ubisoft Milan zrobić Raymana, powrócił Michel Ancel, no i gitara. Teraz musimy po prostu poczekać na oficjalny jakiś zwiastun. Ja naprawdę mam nadzieję, że pojawi się film, gdzie Michel Ancel powie, że zrobią remake trylogii i albo w jakiś sposób odświeżą trylogię i zrobił Raymana 4, naprawdę, bo... To by było spełnienie marzeń, nie? Tak samo, co się stało z Crashem. Chociaż Spyro dostał trylogię, a jeszcze nie dostał kolejnej części. Chociaż nie wiadomo, co tam Toys for Bob planuje. Dobrze, więc jeszcze raz. Nie nastawiajmy się na to, że to jest prawda, ale miejmy to pod uwagę, że taka plotka w ogóle wyszła na światło dzienne i jest potwierdzona przez osoby, które zazwyczaj się nie mylą w branży gier, na przykład Tom Henderson na Twitterze, ale nadal. Bądźmy cierpliwi i nie wyczekujmy nic wielkiego, żeby się nie zawieść. To tyle. Siema.